Cześć, ja jestem Nelfein, a to jest Krew i Wino. Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. No, trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Miałeś siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel. Witaj, Geralt. Regis? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Jedźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz, teraz jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałbym mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten, którego ścigasz. On? Ale jak? I w ogóle, co się z tobą działo? To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym, przez kogo obaj się tu znaleźliśmy. Widzę, że lokalny, seryjny zabójca się ciebie słucha. Może go przekonasz, żeby przestał mordować. Właśnie w tym celu tu przybyłem. Łatwo nie pójdzie, bo Detlaff potrafi być uparty. Ale jak zapewne pamiętasz, ja też łatwo się nie poddaję. A więc tak ma na imię. To twój przyjaciel? Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jakby byście to określili, zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. Każdy ma jakieś powody, ale on przekroczył granicę. Chcę, żeby przestał i nie obchodzi mnie, czemu to robi. Niesłusznie. Motywacje mogą wszak odmienić oblicze każdej sytuacji. Inaczej traktujesz złodzieja, który ukradł z głodu, a inaczej tego, który kradnie dla zysku. Sugerujesz, że Detlaff zabija z wyższej palącej potrzeby? Sugeruję, że nie jest krwiożerczym potworem mordującym dla samego mordowania. To do niego nie pasuje. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym.
Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaf je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. Wampiry rzadko pomagają ludziom. Podejrzewam, że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlafa jabłkiem. Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaf. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić? Detlaf nie rozumie ludzkiego świata, waszych zasad stosunków społecznych, nie pojmuje waszych pokrętnych gierek, nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel, jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie, inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaf przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? W zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaf nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Mère Lachaise. Tam się spotkamy. Do zobaczenia. Wiedźminie! Co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. Wracamy do dodatku do Wiedźmina III. W tym momencie przeszukujemy magazyn, w którym Geralt stoczył walkę z Detlafem. No gdyby nie interwencja naszego starego przyjaciela Regisa, którego poznaliśmy jeszcze w czasach drugiej wojny, chyba tak, to jest druga wojna z Nilfgaardem, kiedy to Geralt poszukiwał Ciri
Regis wtedy dążył do jego kompanii, to było lata temu. Teraz Regis przyszedł na pomoc Geraltowi. Nie udało się... zapobiec rozlewowi krwi. Na kwiliścig. Mekana Claro. Nawet nie wiesz, jaki jestem szczęśliwy, że magazyn został zamknięty. Jak dobrze mieć świadomość, że za każdym razem, kiedy będziemy chcieli się ze sobą zobaczyć, nikt nie będzie nam w tym przeszkadzał. Ani mój ojciec, ani twoja matka. Nigdy nie przyjdzie im do głowy, że możemy spotykać się w pustym magazynie. I już się śmieję na samą myśl, że łażą po dachach jak kiedyś, albo przeszukują szuwary nad rzeką. Nawet teraz, pisząc te słowa, poczułem, że bardzo bym się chciał z tobą zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie taki czas jak wczoraj. Nie wiem jak ty, ale ja najchętniej to bym w ogóle nie wychodził z tego magazynu. Twój stęskniony Albert. Albert. Nie wiem, szczerze mówiąc, na czym polega to, że nie zawsze widać efekty wiedźmińskich eliksirów, bo czasem jak z nich korzystam, to widać, na pewno z tych, które są na zewnątrz. Znaczy, tych, które są tutaj podręcznie. Zaraz wam pokażę. Biały miód. I jak teraz sobie zażyjemy, o proszę. To widać po Geralcie zdecydowanie, że to mu nie służy. Ale z drugiej strony, jak znów jest pusto, jak skorzystam ze starego triku, czyli wypiję to, co mam w jukach. To teraz na przykład widać. Ale jak widzieliście, w walce z Detlafem wcale jakoś nie bardzo było widać. Las Mariborski. I C, czego ja używałem? Nie kod. Pełnia jest Las Mariborski. Puszczyk. Jest kółka, nie? Pełnia. Strwania, hipnozę. Puszczyk i zamieć. To zróbmy tak. Teraz też ja. Nie wiem w takim razie, dlaczego podczas walki to się nie aktywowało. Wygląda Geralt przerażająco w ten sposób. Dobra. To chyba już nic po nas. Wiedźminowi pracować. Proszę, idź na cmentarz. To spotkam się z Regisem zdecydowanie. A, żeby mnie nie był prosty gwardzista. Tu są... sprawia świetne wrażenie, naprawdę. Wygląda jak takie połączenie Hiszpanii i Włoch. Owocnych łowów, Wiedźminie. Bardzo liczymy na pomoc waszmości. Tak, sir. Znowu mnie pchły spać nie da. Tak, mój gruchu. Różnica między rycerzami a gwardzistami. Proszę pana, mam dla pana list. List? Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć. To liście było coś w samouczku na początku.
opłacono. Dobra, dam mu napiwek. Trzymaj. I dzięki. Nie, to ja panu dziękuję. A jakby co, to polecam się na przyszłość. Kochany Geralcie. Drogi Geralcie. No to Driss. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku. Jak cię znam, z pewnością jesteś zajęty tropieniem jakiegoś potwora albo zdejmowaniem klątwy. Czymkolwiek się teraz zajmujesz, być może zechcesz zrobić sobie przerwę i zgłębić tajemnicę, na którą natknęłam się, czytając stary manuskrypt, który kupiłam przez przypadek od kupca z Nazairu. Według autora, w Beauclair żył i pracował niejaki profesor Moreau, który zajmował się badaniami nad mutacjami wiedźmińskimi. Nie znam szczegółów, ale uznałam, że to może być dla ciebie interesujące. Ponoć w grobowcu profesora znajduje się jego dziennik, a w nim wskazówki, jak dotrzeć do laboratorium. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Proszę, uważaj na siebie i wracaj szybko. Twoja Triss. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć. Z jej strony. Kolega jest w Beauclair. Dobra. Przejdźmy się jeszcze po... Proszę o wybaczenie. Świetnie to wygląda. Może jest Triss. Wskazówka z drugiej drożce, akt własności. Pakt krwi o obcych obecnościach. Ale dobra, to jest o jakimś przybyszu. Wezwanie księżnej Janny Henriety. Mianna Henrietta z woli boskiej księżna Tusson. Niszym nadaje Geraltowi z Rivii herbu most. Ziemie należące do majątku Korwobianko wraz z całym żywym i nieożywionym inwentarzem. Czyli ze wszystkimi ludźmi, którzy tam się znajdują. No z jej strony. Tym samym Geralt z Rivii staje się właścicielem majątku i zobowiązany jest roztoczyć opiekę nad tą ziemią. Mają czynić płodną i piękną i ma bogacić się dzięki plonom zebranym z tej ziemi ku chwale własnej, ku chwale Tusson. Niech będzie wiadomo wszem i wobec, że w naszej domenie piękne uczynki nigdy nie zostają bez nagrody, a ziemia nigdy nie leży odłogiem. Bowiem i uczynki, i ziemia są po to, by wydawać dobre plony. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. No miło z jej strony. Kwieciście. Dobrze. Gdy wspominam tamten czas, zanim los boi... Bardowy? Nie, naprawdę. Jakieś takie połączenie Hiszpanii i Italii. Co poradzić? Przeklęty ten. Coś takiego. Las w swój powstrzymał. Nasz klimat wam nie służy. A co z tym ludzie się podziewał ostatni czas? Nie. To chyba nie to. Nagrodnika wraz z wiertem się wybrał. Może i na zidło, kiedy jest się takie straszne. Miło ze strony tego człowieka. To są naprawdę lubią imprezować. Perfumeria, okej. Okay. Zwiedzanie. Zobaczmy tą mapę. Nie tu, mapa świata. Jakieś tablice ogłoszeń. Mają.
wiesz, jaka powinna być flaga księstwa? To była, dobrze pamiętam. No ale patrz pod nogi! A nie, tu. A nie dziwota, że to jego księżna wyzwała. A, tutaj można. O! Ładna melodia. Wiedźmina trzeba było wzywać? A rycerze to co? Bo nas tutaj nie lubią. Arcmistrz pod Nersłom, już pod Nerski Bokler, szuka odważnego człowieka, który pomoże mu odzyskaniu dawno zaginionej schematy. Ogłoszenie turnieju pięściarskim, ekskorta poszukiwane, to żeśmy już chyba widzieli. Skarbczyniku lata mnie wysłanie na próby cnot. Turna cmentarz, dyskretny specjalista, zatrudni zwiadowca, który zajmie się zagadką pomnika Reginalda de Aubery. Niezłomna etyka pracy, absolutna dyskrecja i obycie w sytuacjach nie... co nadprzyrodzonych. Nie nagadna pretensja, dobrze ma... Jezioro Lac de la Vie. Może warto sprawdzić, co się tam dzieje. Małe te wymagania. Dość tylko ochroniarza. Zwykle nie zajmuje się takimi rzeczami, ale może warto sprawdzić. Schemy. No dobrze, jest kilka zadań. Cholera. Rozejść się! Prezentacja pomnika Reginalda Dobry zostaje zawieszona. Dobry, a nie do Aubery. Jak to zawieszona? Cały dzień tu jechaliśmy. Oszust! Oddawaj pieniądze za bilety! Wasze bilety nie tracą ważności. Czekajcie cierpliwie na wznowienie ekspozycji. Chyba z nim mamy rozmawiać. Proszę się rozejść. Prezentacja pomnika została odwołana. Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie ścierpię. Mówię chyba wyraźnie, nie ma dziś pokazu. Poczekaj, ty jesteś ten słynny wiedźmin Geralt z Rivii? Chyba mam dla ciebie robotę. Widziałem ogłoszenie. Chodzi o jakiś pomnik? Sprawa jest bardzo delikatnej natury, ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? Dobra, niech szybko powie, o co chodzi. No dalej. Opowiadaj, co z tą rzeczą. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Chodź ze mną. Pokażę ci. Drobne... Na chwilę zboczymy z kursu w drodze do Regisa. Oto i on, nasza duma, Reginald Dobry, niezrównany kochanek, niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuos gry na harfie. Wirtuos, dobra. No i co z nim? Jakby to ująć, ukradli mu jaja. Ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą, miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem, oczywiście. Wiedźminie, musisz odzyskać te jaja.
Okej. Zaintrygowałeś mnie. Opowiedz jeszcze o tym Reginaldzie. Długo by gadać. Według legendy razem z architektem Faramondem projektował Bokle. Robi wrażenie. A konkretnie to precyzyjnie zaplanował ścieżki potencjalnych ucieczek dla przyłapanych kochanków. Potem sam wielokrotnie z nich korzystał. Nie ze strachu, ale po to, by nie musieli zabijać rywali w pojedynkach. No tak, niezrównany przerwierzy. Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własność? Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. No tak, widziałem już na przykład byka z wytartym pyskiem, bo na szczęście się go dotyka, ale no, jaj jeszcze nie słyszałem. Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakieś ślady. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam, odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Beauclair na nich wisi. Spokojnie, Reginaldzie, spokojnie. Niedługo będziesz cały i zdrowy. Szygada do tego posągu. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. Okej. Mamy jakieś ślady? Zaschnięta plamka krwi. No jest. Jest i narzędzie zbrodni. Diamentowy brzeszczot. Coś więcej? O. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza. Mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. Nie lubię tych sekwencji. Strasznie łatwo zgubić ten ślad. Żył kiedyś kocur bury, bardzo ostro miał pazurę. Tą stronę gdzieś. Trochę teraz łatwiej to, że widać te ślady na mapie. Tutaj to masakra. O! Aj! Wybaczcie! Okej, dobra. Tu widać lepiej. Mylicie się. O, czyli to chyba, czy nie to? Kurczę. Bogowie też pili wino. Ach! O! Dobra, chyba nawet do przodu już widzę. Kolega się zachowuje. Kolega jest w Beauclair. Czy nie tu? Prawo tutaj jest sprawą prostą. Awantury będą karane chłostą. Mamy znów ślad. Zapach prowadzi do tych drzwi. Znowuż mi te hałasy spać nie dały. Dźwięki też sugerują, że to tutaj. O, widzę, że przeszkadzam.
To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. To potknąłem. A ona już tam leżała. Dobry. Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczny. Co? Poczekaj, to nie jest mój mąż. Że co? Nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezwę straż. Szybko zmienił ton. Uspokój się. Chcę tylko porozmawiać. Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie. Mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie, lampka wina z rana, świetnie konserwują. To ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Bohater, powiadasz? Rzeczywiście. Skoro jesteś tak świetnie poinformowany, to może wiesz, kto ukradł mu jaja? Ja wszystko wyjaśnię. To... Rosalinda? Wiem, że tam jesteś. Ty i ten twój gaz. No nie, jeszcze on. To naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parchu. Stawaj do walki, ty. Zaraz, co tu się dzieje? Rosalinda. Jednego jeszcze bym ci wybaczył, ale dwóch! Zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naiwnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudzych żon. No tak. Nie mam na to czasu. Wracaj do domu. To pokojowo. Tak. Tak będzie lepiej. Ja... Nic tu po mnie. Nie wiem, kim jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki za ratunek. To teraz może porozmawiajmy. Może warto byłoby się nie... Rosalindo, kochanie, bardzo cię proszę. Zostaw nas samych. Nie dobierajcie do cudzych żon. Myślę, że to by mu pomogło. No dobrze. Przyznaję się. To ja ukradłem te jaja. I nie uwierzysz. One naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj, wyobraź sobie, już 3 razy. 3 razy? Robi wrażenie. No nie? W moim wieku to więcej niż przez ostatnie 10. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? Zostaw mnie. Ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki nim znowu czuję się młody. No, nie oddamy mu tego. Potem możemy je pożyczyć. Jestem ciekaw, co to da. Może mogę ci je, powiedzmy, pożyczyć. Na jeszcze jeden dzień. Co ty na to? Jeden dzień to co najmniej kolejne 3 razy. Umowa stoi. Okej. Jestem ciekaw, czy już będzie wykonane zadanie, czy musimy to wrócić. Na dzień. Poczekaj jeden dzień. Tak czy inaczej, na pewno będę medytował.
żeby chociażby napoje odbudować. Będę tracił czas, pojadę do Regisa. Pojadę do Regisa, porozmawiać z nim. Takie czasy. Śniło mi się, że byłam wilkiem. No co jest? Czemu nie skręca płotka? Ty mnie oczu nie zamydlisz, Wiedźminie. Widzę, żeś zabijany. Dalej, płotka, dalej! No raczej Geralt nie ma nikomu zamiaru mylić oczu, bo jest zabijak, mój tyle. Doroczny turniej rycerski w tym roku odbywa się pod patronatem panny Vivienne David. Mężni rycerze przybyli z całego świata, zmagają się o tytuł zwycięzcy. Miejsca na trybunach są ciągle dostępne. A co to takiego? Fryzjer Jean-Louis Lovic zaprasza na hit sezonu. Cięcie i fryzowanie według najnowszej mody z królewskiego dworu! Jean-Louis Ludovic! Salon męsko-damski! Dobra, na turniej myślę, że się wbierzemy. Ale to później. Tu i na cmentarz. No nie, naprawdę jak tutaj patrzę na ten, na okolicę, no wygląda to pięknie i malowniczo i aż przyjemnie się inaczej obracać w innych terenach niż zniszczone pożogą Velen. W sumie Novigrad jest jeszcze taki w miarę nietknięty, ale i okolice, ale no tutaj to sprawia dużo lepsze wrażenie. Jakieś potwory, może później. Jest i cmentarz.